chodziło w tym wszystkim, czemu cię tak zdenerwowało? Nie tyle, że zdenerwowałem, ale no, ciśnienie sobie może się podniosło trochę. Kilka osób w samych tych wypowiedziach i w komentarzach, no powiedzmy, że też jakby mu dosadnie próbowało to wytłumaczyć, co on robi. Ogólnie temat był o tym, że chłopak skończył dopiero co prawo jazdy, znalazł pracę, poszedł do tej pracy, wszystko fajnie, wszystko super. Poszedł na system 3:1. Wow, na początek fajnie. W podwójnej obsadzie, jeszcze lepiej. I to, co wszystko poszło, że padło po prostu zdanie, że on wybrał tego pracodawcę, znaczy on w sumie dostał tą pracę, i on wie, że on teraz te pierwsze kursy musi zrobić po prostu jako szkolenie i on to traktuje jako szkolenie, a że szkoła kosztuje, no to on będzie zarabiał tylko 2,5 tysiąca złotych polskich. Rozumiecie to? System 3:1, podwójna obsada, 2,5 tysiąca złotych dla kierowcy 40-tonowego zestawu. To jest po prostu, niewyobrażalne. Jeżeli ludzie się będą na to godzić, uwierzcie mi, że jeżeli on pojechał w tą trasę i on to zrobił, czy tam nie zrobił, bo ten temat się tam już po prostu gdzieś urwał, albo on tak jakby odszedł, już nie chciał może po prostu więcej pisać, albo po tej trasie, czy on tam może rzucił papierami i w ogóle już nie wiem, nie pracuje jako kierowca, ale po prostu takich rzeczy nie wolno robić. Na dzień dzisiejszy jest tyle firm, które przyjmują ludzi bez doświadczenia i naprawdę można znaleźć normalną, przyzwoitą po prostu firmę, która przyjmie ludzi bez doświadczenia, przyuczy do tego, czy na początku, nie wiem, tydzień, dwa z kimś się będzie jeździło, czy dadzą po prostu, nie wiem, 80% normy, że trzeba będzie, nie wiem, jak normalnie pracownik robi przykładowo, no u nas akurat tak nie ma, ale w innych firmach wiem, że tak jest, ma, nie wiem, 5-7 klientów na dzień, to tam będzie na początku dostawał 3, bo wiadomo, że ciężej będzie mu pod rampę cofnąć, czy coś tam, no ale nie można, ludzie święci na miłość boską, iść do pracy, kierowca 40-tonowego zestawu z taką odpowiedzialnością za 2,5 tysiąca złotych po prostu i twierdzić, że nauka kosztuje. No i niech kosztuje. No i niech kosztuje. Niech się szef zapłaci, jak chce mieć pracownika. No moim zdaniem tak być nie powinno. I no ja się nie wypowiadałem kompletnie na tym forum tam, w tym temacie. No ale kilka osób też mu to dosadnie po prostu wytłumaczyło, że robi źle i tak naprawdę ja wiem jak jest mniej więcej na podwójnej obsadzie, jeszcze w takim systemie, ten chłopak nie będzie pracował ani 5 minut mniej niż pracować powinien, niż będzie pracował ten kierowca, który jedzie razem z nim. Nie będzie ani 5 minut, bo będzie tak samo jechał jak on, może dzięki temu drugiemu kierowcy będzie 10 minut szybciej pod rampę cofnie. I to będzie wszystko. Ale zrobi dokładnie te same godziny, dokładnie tą samą pracę, więc nie rozumiem, dlaczego on ma jechać za 1/3 czy za połowę stawki tego, co jedzie normalny kierowca. Ja rozumiem, że na początku, jak się przychodzi do firmy, dostaje się coś tam mniej niż stary pracownik, bo ja wiem, że te różnice mogą być, ale powiedzmy, one dochodzą do rzędu tam 10%. Tak? Czyli jak tam powiedzmy, nie wiem, w Polsce się usłyszy, że na krajówce w dobrej firmie można zarobić i nawet 5 tysięcy złotych, na ogólnie płaci się między 4 a 5 tysięcy złotych. Na międzynarodówce tam podobno i siódemki, i ósemki już z przodka mają. Nie wiem ile w tym prawdy, ile nie, ale podobno tak jest i prawdopodobnie jest, tak? No to więc jak się można godzić na to, że ktoś zarabia, jedzie razem z wami, robicie dokładnie tą samą robotę co on i ten dostaje powiedzmy 7 tysięcy złotych, a wy dostajecie 2,5 tysiące złotych. To jest nieistotne, że dopiero życie zrobić prawo jazdy. Naprawdę dzisiejsze czasy są takie dla kierowców. Każda jedna firma potrzebuje kierowców. Wierzcie mi, że każda jedna. Nieważne, czy dobra, czy zła. Ja chętnie usłyszę, tu gdzieś w okolicy u siebie, gdzie, ja wiem, że bym tego nie będzie chciał mi podać, ale gdybym usłyszał, że tu gdzieś jakaś firma nie potrzebuje kierowców, to ja chętnie tam pójdę i złożę swój dowód. Ale nie ma takiej firmy. Nawet dobre firmy, Hoyer czy Kemna, które mi odmówiły po prostu dajmy pracy, one też szukają pracowników, ale ja dostałem odmownie ze względu na brak doświadczenia. Bo jeżeli ktoś ma doświadczenie, to Hoyer się ogłasza i Kemna też się ogłasza, że potrzebują kierowców po prostu. Tylko że oni mają jakieś tam już wymagania, których ja niestety wtedy, jak składałem do nich papiery, ja ich nie spełniałem po prostu. I tyle. Ale nie można iść na to, żeby iść. Mój kolega poszedł akurat i mu się, bo jak, może tak, co to? Hoyer to jest firma, która się zajmuje rozwózką paliwa, a Kemna to są, no głównie budowa, autostrady po prostu robią. Kolega akurat nie dostał, znaczy jeden z klasy, jakby z grupy można to powiedzieć, jeden się dostał do Hoyera, ale to dlatego, że on miał prawie 20 lat, czy tam ponad 20 lat,
zaproponować, czy ten chłopak po prostu poszedł do pracodawcy i mu, nie wiem, sam mu zaproponował, że wie pan co, no bo tak, ja tu w sumie w okolicy to może firmy nie mam, chciałbym pana pracować, nie mam doświadczenia, ale przyjdę za, nie wiem, pół ceny, czy tam pół stawki robić. Nie wiem, czy to wyglądało tak, czy po prostu ten pracodawca, sam mu zaproponował i wyszło to z jego ust, że tam, nie wiem, powiedzmy, słuchaj Siutek, ty dopiero co prawo jazdy zrobiłeś, nie masz doświadczenia, no dobra, ja ci dam pracę, ale tam, nie wiem, pierwszy kurs, czy pierwsze trzy kursy, czyli pierwszy miesiąc, trzy miesiące, będziesz zrobił za 2,5 tysiąca złotych. Jeżeli mi by takie coś pracodawca, jeżeli ja bym to usłyszał z jego ust, to, no to szczerze mówię, żebym stał i wyszedł po prostu, nie? No bo to jest człowiek, który już was nigdy w życiu na pewno, ja wiem, że to zaraz wyjdzie, o Jezu, szanuj się, bo jak się nie będziesz szanował, to cię nikt nie poszanuje. Ale to jest człowiek naprawdę, który już tam nie może być dobrze. W takiej firmie nie będzie i na pewno nie może być dobrze. Jeżeli ktoś z takim podejściem podchodzi do kierowcy. Są firmy na dzień dzisiejszy, ja niedawno, nie tyle co załatwiłem koledze pracę, bo ja mu niczego nie załatwiałem, ale ja byłem, nie wiem, czy ja mówiłem, jak miałem wolne, to chodziłem sobie po innych firmach po prostu, żeby zobaczyć, co oferują finansowo i jakie prace są u mnie w okolicy. I jedna z prac, patrzcie, nie mam tego przeczytania. Widzicie tego? To jest, czekajcie, zjadę. Cicho. On wiezie właśnie te kontenery. To się nazywa Wechselbrücke. Ja byłem u nich, znaczy nie akurat z tej firmy, nie wiem, tak akurat jakiś DPD jedzie. Ja byłem w firmie, która się też tym zajmuje po prostu. Tam zaproponowali dla człowieka, przychodzisz, czy masz doświadczenie, czy nie, ich to nie interesuje. Jeżeli nie masz doświadczenia na tych kontenerach i na tym Wechselbrücke, 2 tygodnie szkolenia dają, wysyłają do Kolo, czy 3 tygodnie, 2 tygodnie. 2 tygodnie było szkolenia, ja mam zaraz powiem, bo tam poszedł kolega. Proponują na początek, na dzień dobry, 2600 euro brutto bez doświadczenia. 2600 euro brutto wypłaty plus 800 euro netto do tego dodatku. Bo to dochodzą dodatki nocne i dodatki za spanie w kabinie. Dlaczego ja nie poszedłem, już wam tłumaczę. To jest praca, zaczyna się w poniedziałek o godzinie 18 i kończy się w sobotę o godzinie 4 rano. Jeździmy nocami po około 10 godzin z jednym stopem. Czyli jedziemy gdzieś tam do klienta, zostawiamy 2 kontenery, czy to pełne, 2 puste zabieramy, czy na odwrót. Tak ta praca wygląda. Pierwsze 2 tygodnie firma, jeżeli nie masz doświadczenia, wysyła na szkolenie. Na tym szkoleniu, wiadomo, uczymy się cofania po prostu pod te bruki, pod te kontenery, po prostu, żeby je pozapinać i odjeżdżać. Ja już wam mówię tak, ja z tego zrezygnowałem, bo raz, że praca mi nie pasuje, całymi tygodniami po prostu spędzać czas w samochodzie, ja nie chcę tak jeździć. A dwa, że to była po prostu jazda nocna. No i tyle. Nie dla mnie, po prostu praca i tyle. No, ale jak komuś odpowiada, to takie prace są. Kolega, z którym rozmawiałem, on po prostu potrzebował pracy, gdzie dużo płacą. No i tyle, no a tam płacą dobrze, nie ma się co oszukiwać. Ja mu dałem namiar na tą firmę, on sobie poszedł tam na rozmowę, zatrudnił się tam. On ma doświadczenie na samochodzie, ale on ma na takim jak ja, nie na kontenerach, więc pojechał na pierwsze 2 tygodnie. Tylko jak ja byłem na rozmowie, mi powiedzieli, że do Kolonii. On pojechał do Kassel, 2 tygodnie miał tam po prostu to szkolenie, cofanie, niecofanie, wszystko, jak ogólnie ta praca wygląda. Po tych 2 tygodniach przyjechał na tydzień czasu do Hamburga i przez tydzień czasu jeszcze jeździł z drugim kierowcą, który po prostu, żeby stresu w pracy nie było, przez tydzień czasu, jak jego kółka będą wyglądały. Jak on będzie jeździł i co on dokładnie w tej pracy, gdzie trzeba jechać, jaki klient, co, gdzie, jak, po co, na co. Praca ma być bez stresu. I taką pracę można znaleźć bez doświadczenia, więc jak można iść do pracy za 2,5 tysiąca złotych, ja kompletnie tego nie rozumiem w dzisiejszych czasach, kompletnie tego nie rozumiem. Naprawdę, jeżeli ktoś wam to zaproponuje, wstaje się. Ja wam opowiadałem chyba kiedyś o tym Polaku, co ja byłem tutaj na rozmowie, nie? On mi zaproponował 1600 euro brutto na początku. Ja wstałem po prostu z krzesła, usiąść. Jak wychodziłem, dawał już 200 i tak wyszedłem. Czasy dla kierowców są, jakie są. Ja nie będę mówił, ludzie, szanujcie się, ludzie to, ludzie tamto, ale sami przemyślcie sprawę, co wy robicie, jaka to jest praca, jaka to jest odpowiedzialność i czy 2,5 tysiąca złotych nawet na okresie próby czy nauki, to czy to jest odpowiednia wypłata. Ja myślę, że na tym dzisiaj skończymy, bo już ciśnienie zaczyna podchodzić. O tym, co było w tym tygodniu, ja ten filmik zaraz już, czyli dzisiaj jeszcze w środę będzie, zaraz go wrzucę, a o tym, co było w tym tygodniu,